Bibobit to jest takie marzenie, które długo, długo bardzo nosiłem w swojej głowie. Potem zaprosiłem do tego Bartka i z Bartkiem też odbyliśmy podróż taką bez ciśnień, bez żadnego napinania się. I w przeciągu kilku lat zrobiliśmy materiał. Potem dołączyli chłopacy i teraz czuję, że Bibobit jest kompletnym marzeniem. Odgrywamy, że tak powiem, czegoś tam, co już było, tylko myślę, co coś tam robimy, jakieś nowe rzeczy, eksperymentujemy i to jest bardzo ciekawe. A jak ten zespół się nazywał? I nie graj na razie oktawę wyżej. To sobie dograsz później. Sam. To po cholerę mam w ogóle grać. No ale nie, no ale tak jak jest teraz, jest dobrze. To jest zlepek totalnie różnych od siebie charakterów. I to, że to w ogóle się kula dalej, że to funkcjonuje, to jest w ogóle dla mnie jakimś fenomenem. Daniel, pozytywna ADHD. Zdzisiu, pełna spontaniczność. Waldek, solidność, no absolutna, niespotykana do tej pory, przynajmniej przeze mnie. Patryk, radość. Jasiu, wyrachowanie, co też jest bardzo potrzebne. I szeroki uśmiech, który mi bardzo dobrze robi. Nigdy nie wiesz tego na początku, jak proponujesz komuś współpracę, jak to się wszystko poukłada. Masz nadzieję, że to zatrybi nie tylko muzycznie, bo zespół to jest też wspólne przebywanie, tworzenie, czasem różnego rodzaju tarcia, konflikty. I ważne jest to, żeby zazębić nie tylko dźwięki, ale też zazębić osobowości i jakby znaleźć klucz do każdego z tych ludzi i wierzyć, że on też znajdzie do ciebie. Myślę, że taka rzecz się zdarza raz w życiu. Bibobit to tak naprawdę główny powód, dlaczego nie wyjechałem z Polski. Bo tu jest takie spełnienie moich marzeń muzycznych. Szukamy swojej tożsamości muzycznej. Myślę, że to jest teraz nasza przygoda i nie wiem nawet na jakim etapie w odkrywaniu tej tożsamości jesteśmy, ale to jest najbardziej intrygujące w tym moim muzycznym zajęciu. To jest też piękne w Bibobicie, że mamy komfort czasowy, tak? Tutaj nigdzie nam się nie spieszy. Jesteśmy w pełnej wolności z naszymi wyborami i z przebiegiem po prostu naszej drogi muzycznej. Zespół moich marzeń i każda chwila z nimi spędzona jest dla mnie drogocenna i na pewno mi nie żal czasu.
jeśli tylko będę mógł dać siebie wszystko, no to będę to robił na pewno. Co, zawsze chciałem być wokalistą uniwersalnym i pewnie śpiewanie to jest za mało dla mnie, bo zauważyłem, pisząc swoje teksty, że niektórych rzeczy nie jesteś w stanie wyśpiewać. Piszesz o nich, ale czujesz, że one nie mają takiej wartości w sobie. Te emocje, które są wyśpiewywane, no nie mają w sobie tej prawdy. A kiedy rapuję, kiedy wypowiadam rytmicznie słowa, czy krzyczę, czuję, że jestem w stanie uchwycić energię i prawdziwą emocję tego, co wcześniej napisałem na kartce. Dlatego. Bez względu na to, że on nie śpiewa na przykład, no, to niekoniecznie musi śpiewać. W tym, co robi po prostu, jest mnóstwo pozytywnej energii, która przechodzi na wszystkich, na nas, na zespół i także tak samo odbierają to, mam nadzieję, publiczność. Sorry, chyba cię nie słyszę. Halo? Teraz. O, już dobrze. Moje odczucia są mieszane, ponieważ ten refren jest takim odpuszczeniem, jest zmianą klimatu. Jest motorycznie i teraz tak, my wprowadzamy to... tą zmianę i później znowu jest zmiana. Jak i w sumie to nie robi takiego wrażenia, to, jak wcześniej. Ten refren tak nie wchodzi. Wiadomo, że jest to muza dość skomplikowana w jakimś tam stopniu, jest dość dużo progresu w jazzu. Niektórzy mogą powiedzieć o tym, że jest to w jakiś sposób rzemiosło. No. Wiadomo. Ale wydaje mi się, że nie jest to jakby odarte z tego artyzmu, tak naprawdę jest go bardzo dużo w tym wszystkim. A to, że w danym gatunku muzycznym jest potrzebne rzemiosło, no to jest jakiś fakt. I tutaj musi być odhaczone, ale ważne jest to, co jest poza tym. I to jest właśnie ten artyst, który jest obecny w chłopcach. To jest taki skład, że każdy coś proponuje i nie wiadomo, co się wydarzy. To jest. I tworzy się na bieżąco. W danym momencie i tak naprawdę tak. Nigdy nie wiesz, w którą stronę to pójdzie. Nie jest to blues, nie jest to jakiś tam, nie wiem, funk czy jakiś jazz, tylko to jest po prostu coś, co można, czym się można, nie wiem, wyszaleć czy poszukiwania właściwie. Ach, to jest wszystko, to jest konstelacja po prostu. Na pewno dużego dystansu, świetnego warsztatu, sumienności i profesjonalizmu, wiary w marzenia i jakiegoś takiego czynnika, który podpowiada, że to jest dobry układ, że ta kostka Rubika kręciła i mamy 6 stron. Nie wybaczenie.